Zrozpaczona matka straciła zapał do życia, ponieważ uważała, że życie bez jej syna nie miało sensu. Jednak 10 lat po stracie syna spotyka parę bliźniaków, którzy uświadamiają jej, że Bóg nie bez powodu utrzymał ją przy życiu. Estella patrzyła się na napis wewnątrz obrączki, tak jak robiła to już niezliczoną ilość razy wcześniej. Jak mogłaby nie płakać? Serce matki nigdy nie może znaleźć ukojenia po stracie dziecka. Bystry, utalentowany syn Josh był młodym naukowcem. Poszedł w ślady swojego zmarłego ojca, a jego oczy błyszczały, gdy mówił o cząsteczkach, które znacznie przewyższały możliwości Estelli. To, co samotna matka mogła wtedy zrobić, to uśmiechać się do syna i zachęcać go do kariery. Josh jeździł na konferencje i wystawy, a nawet reprezentował swoje województwo tam, gdzie zbierały się najlepsze umysły naukowe w kraju. Estella była dumna z jego kariery, choć uważała, że był zbyt pochłonięty pracą, by myśleć o założeniu rodziny. Aż pewnego dnia otrzymała druzgocący telefon. Nagle okazało się, że jej syn nigdy do niej nie wróci. To był jasny, słoneczny poranek. Estella nuciła piosenkę i przygotowywała śniadanie w kuchni, gdy zadzwonił jej telefon. Czy rozmawiam z matką Josha? Dzwoniący zapytał. Tak, w czym mogę pomóc? Estella odpowiedziała, susząc ręce ręcznikiem i trzymając telefon między prawym uchem a ramieniem. Dzwonię w imieniu zespołu pani syna. Proszę pani, powiedział rozmówca. Utrata młodego naukowca to wielka strata dla tego kraju, ale wierzymy, że to o wiele większa strata dla jego rodziny. Bardzo nam przykro z powodu tego, co się stało. Proszę przyjąć nasze szczere kondolencje. Twój syn nie jest już z nami. Kondolencje? Czy to pomyłka? Rozmawiałam z synem dziś rano, gdy wychodził z hotelu. Przykro mi, pani Townsend. Z przykrością informujemy, że zdarzył się wypadek. Pani syn zginął w wypadku samochodowym. Zapytała wściekle Stella. Myślisz, że się na to nabiorę? Proszę pojechać do hotelu mojego syna. Wyślę panu adres. Powiedział, że wyjeżdża na konferencję. A ty powiedz, że przysłała cię jego matka. Zobaczysz, że żyje i ma się dobrze. Jak śmiesz mówić nieprawdziwe rzeczy o moim dziecku? Mężczyzna odpowiedział tylko, że pogrzeb odbędzie się za 2 dni. Wcześniej wyślą zaproszenie. Pani Townsend, przykro nam z powodu pani straty. Wiemy, że trudno się pani z tym pogodzić. Proszę zachować ostrożność. Estella myślała, że to jakiś koszmar. Sen, z którego wkrótce się obudzi. Albo zwykły żart. Jednak to była rzeczywistość, która całkowicie zdruzgotała Estelle od wewnątrz. Kiedy zobaczyła w trumnie bladą twarz syna, poczuła, że nie chce już dłużej żyć. Jak Bóg mógł być tak okrutny i zabrać jej syna? To ja powinnam być martwa, nie mój syn, powtarzała ciągle Estella. Mijały dni, tygodnie zamieniły się w miesiące. Nic nie leczyło serca Estelli. Kiedy przyjaciele i rodzina składali jej kondolencje, krzyczała na nich. Wszyscy jesteście chorzy. Wy nie rozumiecie? Mój syn nie umarł. Wróci za rok. Wściekała się na tych, którzy mówili jej, że syn nie wróci. Siedziała więc co wieczór sama z albumami Josha, patrząc na strony, wspominając, jak słodki był z niego chłopiec. Zerkała na pierścionek. Josh dał jej ten pierścionek na urodziny w zeszłym roku. Nigdy nie zdejmowała tego pierścionka z palca, tak jak nigdy nie zdejmowała swojej obrączki. Dlaczego zabrałeś mojego chłopca, zostawiając mnie tutaj? Estella pytała Boga ze łzami w oczach. Mogłeś po prostu wziąć mnie, pozwolić żyć mojemu synowi tak czysto i tak niewinnie. Estella płakała do snu tej nocy i została obudzona, gdy usłyszała dzwonek do drzwi. Dzwonek był niezwykły, nikt nie odpowiedział. Kto tam jest? Zapytała. Wtedy zobaczyła młodą kobietę. Czy to jest dom Josha? Młoda kobieta zapytała. Oczy jej się rozszerzyły. Tak, odpowiedziała cicho. Czy mogę się z nim zobaczyć? Estella nie mogła powstrzymać łez. Nie możesz się z nim spotkać, powiedziała. Co masz na myśli? On nie żyje. Mój syn nie żyje. I nic go nie przywróci. Jeśli to właśnie chciałeś usłyszeć, to znalazłaś odpowiedź. Możesz mnie teraz zostawić w spokoju? Estella trzasnęła drzwiami prosto w twarz dziewczyny, nie słysząc nawet, co dziewczyna ma do powiedzenia. Słyszała, jak Emily przeprasza, zanim odeszła od drzwi. Ale Estelli to nie obchodziło. Nie pomyślała o Emily ani razu.
ale 10 lat później los ponownie zetknął Emily z tą dziewczyną. Musisz uważać, chłopcze. Estelda zbeształa to dziecko, które wpadło na nią na targu. Był początek zimy, a ona właśnie kupiła sobie piękny szalik. Przepraszam, powiedział chłopczyk, zanim odwrócił się, by spojrzeć za siebie. Czy mogłaby mi pani dać trochę pieniędzy? Zapytał. Dlaczego prosisz obcych ludzi o pieniądze, dziecko? I gdzie są twoi rodzice? Chłopiec usiadł na chodniku i wkrótce dołączył do niego inny chłopiec, który wyglądał dokładnie tak samo. Mam na imię Jordan, a to mój bliźniak Tim. Chłopiec wyjaśnił. Chcemy coś zjeść. Czy mogłabyś nam pomóc? Nie dam wam żadnych pieniędzy. Ale po chwili namawiania dała im parę groszy. Powiedziała, zejdźcie mi z drogi teraz. Ale wtedy Estella zobaczyła znajome znamie na jego szyi. Jej dłoń powędrowała do ust w szoku. Skąd to masz? Zapytała. Uklękła przed Jordanem i powiedziała, czy mogę zobaczyć ten znak na twojej szyi? Jordan przytaknął. Estella delikatnie zsunęła sweter Jordana, tylko po to, by doznać szoku. Boże drogi, to jest to samo znamie, które miał mój syn. Tim zerknął na szyję Jordana. Ja też je mam, powiedział z głupim uśmiechem. Mama powiedziała, że to specjalne znamie. Estella nie mogła uwierzyć, że ci dwaj chłopcy, na których wpadła na targu, nosili takie samo znamie jak jej zmarły syn. Jak to było możliwe? Zauważyła, że nieco przypominają Josha. Musiała dotrzeć do sedna sprawy. Gdzie są wasi rodzice? Zapytała. Tim odpowiedział. Mieszkamy z mamą na ulicy. Nagle usłyszała przyjemny głos. Zobaczyła kobietę w łachmanach, zbliżającą się do ich stolika. Dzień dobry, pani Townsend. Skąd znasz moje nazwisko? Zapytała Estella. Przecież się już spotkaliśmy. Jestem Emily, pani Townsend. Spotkaliśmy się jakieś 10 lat temu. Wtedy przyszłam powiedzieć, że jestem w ciąży. A to są synowie Josha. Poznaliśmy się na studiach. Zaszłam w ciążę, ale Josha już nie było. Musiałam rzucić studia. Moi rodzice wkrótce potem zmarli. Nie miałam pieniędzy. Musiałam pracować dorywczo. Jednak okazało się to trudniejsze niż się spodziewałam. Do tego moi rodzice mieli długi. Wylądowałam na ulicy z dziećmi. Estella była w szoku. Nie wiedziała, że zatrzaskując drzwi tamtego dnia, doprowadzi do tego, że dzieci jej syna oraz jej wnuki wylądują na ulicy. Od razu powiedziała, żeby się do niej wprowadzili, a Emily zgodziła się na to. Znalazła Emily pracę, a teraz, 2 lata później, są szczęśliwą rodziną. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ta historia wam się spodobała. Do usłyszenia w następnej.